Dzień dobry trenerze, witamy ponownie w Nowym Sączu. Większości kibiców no nie muszę przedstawiać, ale jednak trzeba, wiadomo, Tomasz Kafarski, nowy trener naszego zespołu. Dzień dobry, bardzo się cieszę z tego powrotu. Myślę, że no przez ten czas zdążyło się dużo dzieci urodzić i pewnie część młodego pokolenia jeszcze mnie nie zna, ale mam nadzieję, że skoro tu wróciłem, to zostałem dobrze zapamiętany i chciałbym też sprostać temu trudnemu zadaniu. Myślę, że w tej drużynie jest sporo jakości ducha i, no i liczę na to, że wspólnie razem tą ciężką pracą już od pierwszego meczu będziemy wspinać się powolutku do góry. Chciałem zapytać właśnie o powody podjęcia tutaj pracy po raz drugi, o samą decyzję, no bo tak, z jednej strony na pewno sentyment, też sympatia, spędził trener tutaj 736 dni dokładnie, a z drugiej strony no przyjmuje pan zespół znajdujący się w strefie spadkowej, więc na pewno trochę tych plusów było, trochę tych minusów także. No, wczoraj dostałem SMS-a, w którym było napisane, że podjąłem się trudnego zadania. Odpisałem w sposób następujący. Praca trenera to jest trudne wyzwanie i oczywiście lepiej przejąć zespół na trzecim miejscu i walczyć o to, żeby się utrzymać w pierwszej szóstce, niż w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Sandecja, ale no, znamy, jakby to powiedzieć, perspektywę podjęcia pracy przez trenera i ona nigdy nie jest w komfortowej sytuacji. Tu ja bardzo mocno wierzę w to, że swoją pracą i swoim entuzjazmem wprowadzę w tym zespole nowego ducha. Sytuacja w tabeli jest ciężka, ale jak analizowałem grę Sandecji, wcale ona nie wyglądała najgorzej. No właśnie, analizował ją trener poprzednio, pracując też w Fojniczance, traktując Sandecję jako rywala. Teraz wiadomo, wszystko szybko się dzieje, no minęły dopiero 2 dni, ale czy jakieś wstępne wnioski może już trener ma? Czego brakuje, żeby to zaiskrzyło, żeby to wróciło na odpowiednie tory tutaj w Nowym Sączu? Ja myślę, że tu jest setka różnych konfiguracji, które są potrzebne ze szczęściem włącznie, ale wczoraj też powiedziałem chłopakom, że sama zmiana trenera to jest tylko jeden z epizodów, które musi nastąpić i ta konsolidacja i te przysłowiowe wszystkie ręce na pokład to jest kluczowa rzecz i będziemy walczyć, mam nadzieję, jutro od pierwszej do ostatniej minuty po to, żeby te 3 punkty zostały w Sączu. Tego trenerowi życzymy i drużynie i mamy nadzieję, że jutro będziemy rozmawiać w doskonałych nastrojach. No też mam taką nadzieję i na to liczę. Dziękujemy. Dzięki.